Ale czy nie ma niebezpieczeństwa, tak się zastanawiam, jeżeli będziemy okazywać teściowej szacunek, dobrze, w porządku, ale czy powinnyśmy ją zapraszać często na obiady, pokazywać, że jest częścią rodziny, czy wówczas nie będzie tak, że teściowa nabierze przekonania, że zawsze o każdej porze może do nas przyjść, tak, do tego ma prawo, że nie będzie dyktowała, jak mamy żyć, bo ona wie lepiej, tak? Pewnie, że wie lepiej. Ale na pewno wie lepiej? Czy tylko nam się wydaje, że wie lepiej? No właśnie, czy ona na pewno tak, wie lepiej? Tak, bo zazwyczaj jak pokazuje się danej osobie, że możesz przyjść, jesteś tutaj zawsze mile widziana, o każdej porze dnia i nocy, ty mi doradź, bo ty wiesz lepiej, bo jesteś mądrzejsza. Czy nie będzie tak, że w pewnym momencie tej teściowej będziemy mieli serdecznie dość i zamiast się z nią zaprzyjaźnić, będziemy czuli tylko i wyłącznie niechęć? Można powiedzieć, że każda relacja wymaga granic, prawda? I ta relacja również wymaga granic i to, jak my tworzymy te granice w swoim życiu, będzie się też odzwierciedlało w tym, jak tworzymy relacje i granice w relacji z teściową. Jeżeli mamy tendencję do tego, że te granice są rozmyte, to wtedy te granice no same przez się będą zapraszały teściową do tego, by przychodziła o każdej porze dnia, by dzwoniła o każdej porze nocy, by wchodziła do nas do domu podczas naszej nieobecności, by robiła różne rzeczy, na które często skarżą się synowe. Więc ta relacja wymaga oczywiście określenia granic, powiedzenia, co wchodzi w grę, jakie zachowania są akceptowane przez nas, a które zachowania na pewno nie będą akceptowane i na które się nie zgadzamy. Natomiast też jakby te granice dotyczą nas samych, prawda? Bo ja znam wiele takich sytuacji, gdzie to nie teściowa generuje problemy, tylko gdzie to synowa generuje masę problemów swoją roszczeniowością, swoim oczekiwaniem. Często jest tak, że młodzi ludzie, młode synowe czy też młodzi zięciowie mają takie oczekiwanie, że rodzice będą dalej uczestniczyli w ich życiu, pomagali im, troszczyli się o ich potomstwo, czyli o swoje wnuki, że będą opiekowali się tymi wnukami, że będą pomagali im finansowo w wychowaniu tych dzieci, płacili za dobre przedszkola, dobre szkoły, za dodatkowe zajęcia i tak dalej. I kiedy teściowie, czyli teściowa również nie chcą tego robić, bo mówią, ja już swoje, co miałam zrobić, to zrobiłam. Ja zrobiłam wszystko, co mogłam. Dałam co najlepsze swojemu dziecku, czyli na przykład swojemu synowi. I moja rola się kończy, teraz zaczyna się moje życie. Teraz będę spełniać swoje marzenia, będę realizować swoje cele i będę siebie rozwijać. To z jaką reakcją my się najczęściej spotykamy? No, zła teściowa. Właśnie. Straszne jest. Że niezależnie od tego, jak ta teściowa żyje i jaką wizję swojego życia ma, to synowa zawsze znajdzie argument na to, że ta teściowa jest nieodpowiednia. Więc jeżeli synowa przekracza granicę, jeżeli ona uważa, że życie teściowej się skończyło w momencie, kiedy pojawiają się jej dzieci i że to teściowa jest odpowiedzialna za opiekę nad tymi dziećmi i że ma jej pomagać i rości tego, a nie oczekuje pomocy, no to tutaj też będzie masa problemów i masa konfliktów z tego wynikała. A więc można powiedzieć, że te dwie kobiety będą równolegle generowały różne problemy i z tymi problemami trzeba sobie radzić. Pani Małgorzato, to chciałabym na chwilę wrócić do tych granic. Powinniśmy postawić granice zarówno i teściowie, jak i synowe, tak? Czy zięciowie. Jak delikatnie, dyskretnie, subtelnie postawić takie granice i jak one powinny wyglądać tak naprawdę? Na co należy pozwolić, a czego kategorycznie zabronić, tak, żeby te relacje wyglądały jak najlepiej? Można powiedzieć, że nawet nie ma jednej odpowiedzi i nie ma złotego środka, bo każda z nas, każda kobieta wchodząc w relację ze swoim mężem czy partnerem wnosi cały repertuar norm, wartości, doświadczeń ze swojego domu i spotyka się z normami, wartościami i różnego rodzaju zasadami domu męża, w którym on był wychowany. Często tak jest, że te wartości ze sobą nie do końca pasują, że są odmienne, że czasami wręcz są bardzo różne. I tutaj największy kłopot polega na tym, by uznać, że zarówno moje wartości i zasady, czyli zasady mojego domu, są równoważne, są tyle samo warte, co twoje.
I dopiero wtedy jest możliwe jakiekolwiek porozumienie. Jak my walczymy o to, czyje zasady i czyje wartości są lepsze, czyli tak naprawdę czyja rodzina jest lepsza, to ten konflikt jest nierozwiązywalny chyba nigdy. Do momentu, kiedy sobie tego nie uświadomimy. A odpowiadając na Pani pytanie, czy robić to dyskretnie, subtelnie, stawiać granice, ja myślę, że to zależy od naszego charakteru, od naszego stylu komunikacji, od naszego stylu funkcjonowania. Są osoby, które wszystkie sprawy próbują rozwiązywać dyskretnie, delikatnie, żeby kogoś nie urazić. I są osoby, które wprost mówią, że czegoś nie chcą, że nie zgadzają się na jakieś zachowania, że to zachowanie nie wchodzi w grę, że wolałyby i byłoby im przyjemniej, gdyby było inaczej. I to, jak my postawimy te granice, nie ma znaczenia. Jest pytanie, czy my w ogóle postawimy te granice i czy my je stawiamy. Jeżeli tak, to w którymś momencie ta teściowa czy też ta synowa przyjmie te granice, bo nie będzie miała wyjścia i się na nie zgodzi. I też być może kiedyś je uzna i uszanuje. A czasami się na nie obrazi, czasami pójdzie za takim impulsem agresywnym, odwróci się, zechce zerwać relacje. No i tutaj to nie przyniesie nikomu niczego dobrego. No dobrze, a teraz chciałam zapytać, bo nie każde małżeństwo ma taki komfort, że mieszka osobno. W dzisiejszych czasach to jest komfort. Tak, to jest komfort, prawda? Bardzo często się zdarza, że młodzi ludzie po ślubie mieszkają z teściami. I chciałabym zapytać... Czy ja mogę już Pani przerwać? Bardzo proszę. Ja bym chciała podkreślić, że nie mieszkają z teściami. Oni mieszkają u teściów. I to powoduje zasadniczą różnicę. Na pewno, tylko tak jak mówię, powiedziałam z teściami, zrobiłam to nieświadomie. Chyba to jest taki stereotyp, tak, prawda? Tak. Bo nie da się jedno, mimo tego, że powiedzmy małżonkowie mają własne piętro, jest takie przekonanie, że nie własne piętro. No właśnie. Czyli jak to można usystematyzować? Młode małżeństwo mieszka w domu rodziców. Tak jest. Mieszka w domu rodziców, no i tutaj no niestety chyba nie może się obyć bez konfliktów, tak? W takiej sytuacji. Mama ma syna blisko albo mama ma córkę blisko koło siebie, tak? No i to jeszcze jak mama ma córkę, to jest chyba mniejszy problem, prawda? Gorzej jak jest syn, prawda? Mama ma syna koło siebie i tą złą synową, która niczego nie potrafi zrobić tak dobrze jak ona sama, która jest gorsza, która nie potrafi wychowywać dzieci. Jak wtedy ułożyć takie relacje? Jak takie relacje powinny wyglądać? Co powinny zrobić synowe i co powinny zrobić teściowe, żeby zachować jednak zdrowy rozsądek? No właśnie. Powiedziałabym, że zdrowy rozsądek nakazywałby nie mieszkać razem. No tak, ale realia dzisiejszego świata są takie, że młodym często jest wystartować od razu w samodzielnym mieszkaniu i decydują się na ruch, który już sam przez się budzi wiele konfliktów, wiele problemów, bo wymaga zaakceptowania sytuacji, że tak naprawdę to, że dziecko dorosłe nie wychodzi z domu, to nie znaczy, że ono ma prawa do decydowania o zasadach tego domu, ponieważ ono dalej jest w domu pochodzenia, czyli w domu swoich rodziców. I zasady ustalają cizze, czyli ustalają je rodzice. Kiedy do domu wkracza drugi dorosły człowiek, czyli partner, partnerka, mąż, żona, ze swoimi zasadami, ze swoją historią, ze swoimi normami i ze swoimi przekonaniami na temat tego, jak to powinno być, i te zasady, jak już ustaliłyśmy, są różne, no to jakby to powoduje, że te konflikty są jeszcze większe i jeszcze trudniejsze. Pierwsza rzecz, którą zresztą podkreśliłam, zanim zaczęłyśmy o tym rozmawiać, to wydaje mi się, że to jest częsty kłopot w zaakceptowaniu faktu, że synowa nie mieszka z teściową, tylko że mieszka u teściowej. I jakby już to ustawienie się pozwala na budowanie prawidłowej relacji. Bo nigdy ta relacja nie będzie prawidłowa, jeżeli synowa czy też zięć będzie sobie rościł prawa jakiekolwiek z racji tego, że on mieszka z teściami.
prawda? A często tak jest, że sobie roszczą i to wiele praw, bo remontują, bo ponoszą nakłady finansowe, bo ponoszą odpowiedzialność za płacenie rachunków itd., itd. Natomiast to wszystko odbywa się w domu rodziców. I to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, powiedziała pani, że teściowa udowadnia synowej, że jest mądrzejsza, że wie lepiej, że potrafi więcej, że umie lepiej wychowywać dzieci. Ja bym zadała pytanie, czy tak nie jest? Czy tak nie jest, że młoda matka, czy też młoda żona wie dużo mniej niż jej teściowa, czy też jej matka? No tak, ale tutaj młoda mama ma też swoją mamę. Pewnie, też skarbnicę tak. mądrości, która to jest na pewno mądrzejsza niż teściowa. No właśnie. Prawda? Tak, która jest postrzegana jako mądrzejsza, jako lepsza, jako ta idealna, prawda? Jak wrócimy do tego, od czego zaczęłyśmy, od czego wyszłam, że to rozszczepienie jest takie, że obrazy matki się rozszczepiają i jedna matka, czyli ta moja matka jest tą matką właściwą, tą matką idealną, a ta męża matka to jest ta matka niewłaściwa, ta zła, ta zagrażająca, to kiedy to rozszczepienie trwa, to można powiedzieć, że wszystko, co teściowa zechce mi dać dobrego, ja będę postrzegała jako niezbyt dobre, mówiąc lekko, a na pewno złe, idąc za tym obrazem. I będę postrzegała, że to, co mówi i głosi moja mama, to jest ta prawda najlepsza, najważniejsza i najobiektywniejsza. I cała sztuka polega na tym, żeby te dwa obrazy mogły się scalić i żeby w jednej i w drugiej zobaczyć ten aspekt, który jest pominięty, czyli w tej idealnej mamie zobaczyć to, że może się mylić, a w tej złej teściowej zobaczyć to, że przecież jest dobra, życzliwa, troskliwa i że tak naprawdę to wszystko, co robi, to nie po to, żeby wygnać czy też zniszczyć szczęście swojego syna, tylko w swojej perspektywie robi to wszystko po to, żeby nam było lepiej.